Chcę z kolanem ogólnodomowym, dzisiaj podsumowanie tego lata 2022. Pokażę Wam kosmetyki, które mi się sprawdziły tego lata. Możecie napisać w komentarzu, jakie kosmetyki nam się sprawdziły tego lata. No, a teraz przechodzimy do tych kosmetyków, które mi się sprawdziły w tym lecie. I w tym lecie zakochałam się w zapachu kokos. Mam tu dwa kosmetyki, żel i dezodorant, razem wzięte mają kokos, zawierają kokos. Ten żel ma też nie tylko kokos, ale też takim jakby zapaszek róży, coś w tym stylu. Naturalny beauty, bardzo fajnie myjący i daje taki świeży, lecznie mycie. Świeże mycie, jak i też taki właśnie letni powiew lata. Więc ta róża z kokosem tak mają letni zapach, że po prostu ja się zakochałam w tym kosmetyku. Także no ma tutaj takie opakowanko mikroplastikowe. Damy takie otwieranko. Op, po prostu nie. Tak, nie? Tak, tak. To jest produkt wegański. No i dobrze myjący. Prawda, jesteście świeżani po takim żelu. Także zachęcam Was do takich zapachów, takich żelów. Także taka polecajka ode mnie letnia. Na przyszłe lato może. No i drugim takim kosmetykiem jest taki dezodorant, też Bala DM, też z kokosem, ale też z wanilią. Teraz słuchajcie, połączenie kokosu i wanilii to też jest fajny, letni, wakacyjny zapach, jaki też świeży. Ponieważ się tak fajnie odśnieżycie, że możecie on tak fajnie odśnieża, nawet po upale fajnie odśnieża. Także nie jest takim mocnym zapachem, takim właśnie lekkim zapachem. No, także polecam takie zapachy. I tutaj właśnie przychodzi z pomocą taki dezodorant. A ten dezodorant dostałam z paczki. Takie fajne, fajne. Ale takie dezodoranty czy takie żele są dostępne w Rossmanie. Też tutaj mam opakowanie mikroplastikowe. I takie, a pompeczka wydajna. Także idealne połączenie tych dwóch kosmetyków to jak nie w gębie. Naprawdę. Czyli jak się tym mujecie, połączycie to dlatego, że się
przyknął się tym po myciu z tym, to coś się tak fajnie oświeżeni z nim zapachem, że po prostu zakochacie się z tym zapachem. Także polecam takie połączenia. Idzie na was takie polecanko ode mnie dla was. Oprócz tego, się sprawdziło mianowicie taki szampon. On jest naturalny z pokrzywą i zieloną herbatą. Naprawdę, i on jest do włosów normalnych, ale też przetłuszczających. I naprawdę on naprawia włosy i myje. Także ma też właściwości przeciwzapalne. Ma różne też ma różne wartości, zielona herbata, jak i pokrzywa. Właśnie zielona herbata ma takie dobre, że wykazuje silne właściwości przeciwzapalne oraz wzmacnia włosy, daje połysk. Za to pokrzywa, to jest cenne źródło, witamin, także żeby wzmocnić włosy oraz też działa antygojowo i tonizuje włosy. Także naprawdę to robi. Także połączenie pokrzywy, jak i zielonej herbaty daje dobrą robotę włosom. Także też polecam taki szampon. Ja mam z marki Joanna Naturia. Mam takie odcieranko. Oka. Może tak wam pokażę. Super. Hop. I mamy tutaj też takie rezultaty, jak włosy mają. Włosy są zdrowe w tym szamponie, jak i też mamy o wygląd z takim szamponem. Są sprężyste włosy. Co tu dalej mamy? Są przyjemne w dotyku włosy po takim umyciu takim szamponem. Nie są tak aż przetłuszczające, ale są przyjemne w dotyku. Także dobra robota, polecam ten szampon. Jeszcze wam polecę drugi szampon. Ten szampon jest z ekstraktem ogórka. Taki szampon głęboko oczyszczający. Naprawdę głęboko oczyszcza włosy i tak naprawdę działa. Także jak lubicie takie głęboko oczyszczające, nie tylko do tłustych włosów, to tak polecam taki szampon. Takie szampony też w Rossmanie. Tutaj mamy taką pompeczkę. Hop.
jest trochę utrudnione wyciskanie, ale no nawet na początku mamy łatwiej z tej pompki, a potem to tak na myślę, ale ogólnie dobry z tym tutaj. Dobrze. Teraz mamy włosy opanowane, się umyte, to można też nałożyć odżywkę na włosy. Ja mam tu kolony kosmetyk z kokosem. Znaczy, jak się zakochałam w kokosie, że aż ten kosmetyk z kokosem. Ja tu mam odżywkę z Heather Shodes z właśnie kokosem. I on naprawdę doskonala włosy. Ma zrównoważone pH. Także naprawdę po tym macie fajną stabilizację włosów. Odżywka jak odżywka. Mamy zapach, to mamy tylko. O! Pokażę. Okej, okay. Ma taką gęstość. Także taką tam chyba się ma takie zamknięcie. Także też super do no właśnie do jeszcze umycia włosów, ale takie stylizacje, więc polecam ko. Też ta odżywka urosła, nie? Dobra. To jak mamy górną część umytą, to mamy to tu też przechodzimy do żelu. Ja tu mam kolejny kosmetyk z Balea DM. Kolejny kosmetyk z Balea. Tym razem w takiej tęczowej serii. Ona ma zapachu. Mam zapachu gumę balonową. Naprawdę ona tak pachnie. Mam takie otwarcie, ale też myjący po prostu produkt. Kto nie lubi gumy balonowej, nie? Więc jak ktoś takie zapachy mu nie przeszkadzają, takie zapachy gumy balonowej, to takie żele. Żele można sobie nabyć też w Rossmanie, ale też w Dogeri DM można kupić taki. Także polecam kom. Dobrze, to jak mam tutaj już taką higienę zrobioną, to lecimy z taką higieną rąk. Mam tu taki krem, już wam pokazywałam ten krem. O takim kwiatowym zapachu. No to nie był za... Po prostu taki klasyczny krem do rąk. Nie za mocnym zapachu, bardzo ładnym zapachu właśnie,
Jak lubicie takie mamy zapachy, to polecam takie różne kremy. Także klasyczny rozmanie można nabyć w dobrej cenie, jak i różne kosmetyki do mycia w rozmanie. Także tak. Także tak można kupić różne kremy i tam można kupić. Także tu mamy taką, są takie otwarcie. No i co? Zwykły krem do rąk. Jeśli mamy już temat ręce, to mamy te prawdziwe takie chusteczki. A ja miałam czapką. No ale też można kupić w Rossmanie. Także też fit, no też mamy zapachu jak jest z tym kwiatki. Także zwykle takie chusteczki. Kto lubi i sprawdzają, to polecam. Mam lecenie, bo są po złotówce, czy jakoś tak, więc polecam. I ostatnie produkty, które myślę prawdziwy, są takie maseczki. Tadam! I tutaj zrobiłam sobie taką maseczkę dość niedawno. I jak powiedziałam, że z testem te maseczki, to jest z tym testem. No i tutaj właśnie mamy tą maseczkę z taką właśnie odżywczo rozświetlającą maseczkę, która ma tu awokado i pomidora. Znaczy olej z awokado. Czy łagodzi? Łagodzi. Także oczyszcza. Gładka twarz jest. Takie są efekty. Także polecam. Też taka dobra cena, dość. Kupowałam w Auszanie. Też w Auszanie kupiłam taką maseczkę. Tutaj mamy z mleczkiem szczerbim. Ona mi się super sprawdza. Koreańska. Nadaje kwadratową gładką twarz. Bła. Także dogłębnie lubię takie maseczki, które dogłębnie oczyszczają, to polecam, ja takie właśnie lubię maseczki. I co? To taka maseczka. Też w dobrej cenie kupiłam tą maseczkę, więc polecamko, daję ci dla was. I tutaj, i to mi się spodziewa tego lata, to jak to pokazałam, to dajcie znać, czy jakaś inspiracja się pojawiła u was, czy to się spodobało, to dajcie znać w komentarzu. A my, no. Także jak się film spodobał, łapki w górę, subskrypcja, komentarz. Możecie też mnie zaobserwować na Instagramie. Tam jestem bliżej was. Teraz będą jeszcze inne relacje, takie bliżej. Że będę bliżej was, takie relacje z wyjazdu do tam.
Także możecie tam obserwować taki na YouTubie tutaj. Także widzimy się za tydzień, a za tydzień zaczynamy sobie jesień, no już mamy jesień, zaczynamy myśleć taką serię jesienną. Także jesteście zainteresowani tą serią, to zostańcie ze mną. Także widzimy się za tydzień na pierwszym jesiennym filmie. No, także co? Cześć!